Republikanie. Nie muszą przedsiębiorcy uciekać z Polski. Chciałabym dowiedzieć się od panów przede wszystkim, według panów, kim jest wyborca Bronisława Komorowskiego i Platformy? Według ostatnich sondaży większość wyborców i Adama Jarubasa, i Pawła Kukiza, i nawet Magdaleny Ogórek nie chce głosować na Bronisława Komorowskiego. Czy w takim razie jest to jakaś grupka establishmentu, powiązań biznesowych, dla których rządy PO są ciepłe posadki? Bo według moich spostrzeżeń, no to jednak młodzi ludzie nie chcą się przyznawać do tego, że głosują na Bronisława Komorowskiego, bo jest to dla nich powód po prostu do wstydu. W takim razie kto na nich głosuje? Wie pani, to jest ponad połowa Polaków. Więc ja rozumiem, że pani traktuje układ jako ponad połowę Polaków. Czy dlatego, że no to, wierzą, że zmieni coś w Polsce, czy dlatego, że mają z tego jakieś korzyści? Myślę, że własne postrzeganie czasami traci ten subiektywizm, zakrywa obiektywizm. Jeżeli ponad połowa Polaków poprze Bronisława Komorowskiego i pani mówi, że to jest jakiś układ niewielki, no to ja życzę pani powodzenia z takim obrazem sytuacji. No, ja rozumiem, że możecie mieć swoje zdanie, macie do tego prawo, ale... Teraz to już nie jest ponad połowa Polaków, tylko 40%. Na dzisiaj, w niedzielę się okaże, jaki jest rzeczywisty procent. Bo jeżeli w pierwszym rozdaniu Bronisław Komorowski otrzymał 33% głosów, co nie jest satysfakcjonujące oczywiście, ale jeżeli w drugim rozdaniu, czyli w przyszłą niedzielę otrzyma 51% głosów, no to się okaże, kto jest rzeczywiście większością w tej Polsce. Ludzie, którzy nie są zadowoleni ze wszystkiego, bo na pewno wszystko nam się nie podoba. Mamy inne problemy do rozwiązania, ale to jest taki przykład. Ja jestem z Pomorza. Myśmy przed kilkunastoma laty, przez długie lata walczyli o autostradę A1, żeby ona była w ogóle. Ona powstała i dzisiaj o co walczymy? O to, że bramki są na autostradzie i trzeba je otworzyć, bo są tam kolejki. Kiedyś tego nie było, więc to są ludzie, którzy doceniają to, co się w Polsce stało i też widzą jeszcze wiele zmian, które są potrzebne. Ale one nie dzieją się jednego dnia. I ta zmiana, o której wy mówicie, ona może być równie dobrze zmianą na gorsze. Bo to nie jest tak, że każda zmiana jest na lepsze. To może być zmiana na znacznie gorszy układ w Polsce. Niech mi pani wierzy. Koło nauk politycznych.